It was a typical European Cup match with a lot of fight. A great home field for the home team, a lot of spectators who was making a lot of noise and making it difficult for us. So we like it when we play in Europe. To był typowy mecz pucharowy z dużą ilością walki, z kibicami, dużą ilością kibiców, którzy dali głośny doping. Bardzo lubimy w takiej atmosferze grać. To get some goals from Pasberg and got better in the match in the second half, so ended up with an okay result, I thought. To był ciężki mecz ze względu na to, że my lubimy grać szybką i twardą. Szybką i twardą piłkę, natomiast goście, gospodarze postawili ciężkie warunki w obronie. Natomiast w drugiej połowie już troszeczkę lepiej zagraliśmy szybkim atakiem. Mecz godny dwóch rywali, mniej więcej reprezentujemy chyba zbliżony poziom gry. Zresztą oni nas obserwowali na pewno, myśmy wiedzieli troszkę o nich, że system gry jest podobny. Wszystko nam się układało dobrze, no niestety przyszły momenty. Przy 2-3 razy w momencie, kiedyśmy prowadzili 5 bramkami, no uważam, że sędziowie za takie same werdykty, gdzie u nas dawali karne i 2 minuty, tam puszczali grę. I oni się do nas zbliżali. Jest 3 bramki, no pojedziemy walczyć, jak oni przyjechali tu walczyć. Myślę, że sprawa awansu jest otwarta. Gratuluję swoim zawodnikom, walczyli. Dobra postawa Lecha w bramce dzisiaj. Po raz pierwszy. Także może być cieszę. Bardzo się cieszysz. Dziękuję. Ile jak więc? Wydaje mi się, że bardzo dobra pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Powoli punktowaliśmy przeciwnika. Udało się zdobyć nieźle przewagi. No, szkoda, że nie udało się tego dowieść do końca. Myślę, że no, 3 bramki to jest i dużo, i mało. No ale na pewno cieszy zwycięstwo. No i dziękujemy kibicom, że tak licznie przyszli się na halę i nas wspierali.